Dzień dobry Państwu. Dobrze jest pomyśleć w takich czasach, co zrobiłby Piłsudski. Taki tytuł nosi książka, o której będziemy dzisiaj rozmawiać na spotkaniu Krakowskiej Loży Historii Współczesnej. Książka, która ukazała się pod koniec ubiegłego roku nakładem Instytutu Pamięci Narodowej. Książka, która zawiera około 80 listów pisanych przez Wacława Jędrzejewicza i Michała Sokolnickiego, dwóch emigrantów. Pisali do siebie przez blisko 20 powojennych lat. Wszystkie te listy, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, wybrał, zebrał, opatrzył wstępem i bogatymi przypisami pan doktor habilitowany Krzysztof Kloc, którego dzisiaj witamy w Centrum Edukacyjnym Przystanek Historia. Pan doktor jest redaktorem tej publikacji, pracuje w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Drugim moim rozmówcą jest pan doktor Daniel Koreś. Witamy. Pan doktor jest jednym z recenzentów tej publikacji. Przyjechał do nas z Wrocławia. Pracuje w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych IPN we Wrocławiu. Panowie, na początek wydaje mi się, że powinniśmy przybliżyć sylwetki naszych bohaterów, ponieważ Wacław Jędrzejewicz, Michał Sokolnicki zapewne w środowisku historyków, zwłaszcza zajmujących się tą historią dwudziestowieczną, to są znane osoby, natomiast szerszej publiczności myślę mniej znane lub w ogóle nieznane. Mamy dwóch bohaterów, panów też mamy dwóch, więc może się panowie podzielą. Pan doktor Kloc jako autor, czy redaktor tej publikacji ma pierwszeństwo wyboru. Może jako biograf Sokolnickiego mogę co nieco powiedzieć chyba o Michale Sokolnickim. Nie wiem czy... Dobrze. Tak. Dziękuję Instytutowi Pamięci Narodowej w Krakowie za zaproszenie i za możliwość spotkania a propos tej książki. Proszę Państwa, jeden z bohaterów tej książki, czyli Michał Sokolnicki, był historykiem, dyplomatą i może nade wszystko Piłsudczykiem. Urodzony w 1880 roku, dość szybko wiąże się z ruchem socjalistycznym i z samym Józefem Piłsudskim. Przebijając się przez poszczególne szczeble partyjne, początkowo Polskiej Partii Socjalistycznej, stając się jednym z najbliższych współpracowników Piłsudskiego przed rokiem 1914, czyli przed wybuchem Wielkiej Wojny, oraz również później w ruchu strzeleckim, już tym organizowanym przez Piłsudskiego bezpośrednio tutaj w Krakowie, we Lwowie, w Galicji. I tworzy, czy jest Sokolnicki jednym z tych elementów tego najściślejszego, najbliżej związanego z Piłsudskim grona. Jeszcze wówczas, to chciałem podkreślić, współpracowników, z tego względu, że później się to zmieni i po roku 1914-15 czy po I wojnie światowej Piłsudski jako żywo już współpracowników nie będzie miał, tylko wyłącznie podkomendnych. Jednym z tych podkomendnych stanie się Sokolnicki. Ale w międzyczasie, pomimo jego, czy obok jego kariery politycznej, kształci się na historyka, robi doktorat w Bernie w 1908 roku, ale jest historykiem, co na tamte czasy nie jest może czymś dziwnym, który przechodzi przez wiele ośrodków akademickich ówczesnej Europy w ogóle, od Lwowa przez Berlin, Paryż, Heidelberg. Jest między innymi jednym z pierwszych uczniów szkoły Szymona Skenazego we Lwowie, tej szkoły, która będzie zajmowała się jako pierwsza w polskiej historiografii dziejopisarstwem związanym z historią powszechną, historią dyplomacji itd., itd. W czasie I wojny światowej Sokolnicki staje się, jak nazwał go kiedyś profesor Piotr Bandycz, to jest bardzo trafne określenie, nieformalnym ministrem spraw zagranicznych Józefa Piłsudskiego, czyli jest odpowiedzialny za całą tak zwaną robotę niepodległościową na odcinku dyplomacji, czy też będąc ścisłym paradyplomacji, którą Piłsudski prowadzi właśnie w czasach pierwszego konfliktu światowego i później zostaje już Sokolnicki po tym, jak Polska odzyskuje niepodległość, w służbie dyplomatycznej. Głównie na tym odcinku jest wykorzystywany. Wpierw jako jeden z liderów tej grupy, którą Piłsudski wysyła na konferencję pokoju do Paryża,
która kończy się podpisaniem traktatu wersalskiego. Następnie jest na placówkach w Londynie, w Helsingforsie, czyli dzisiejszych Helsinkach. Jest posłem w Kopenhadze i wreszcie od 1936 roku jest ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Turcji aż po rok 1945 i potem pozostaje na wychodźstwie aż do śmierci. No sama funkcja, samo stanowisko ambasadora dzisiaj może wydawać się czymś no może nie aż tak prestiżowym. Wtedy trzeba zważyć kontekst czasowy. Rzeczpospolita Polska utrzymywała stosunki w randze ambasad jedynie z 10 państwami na świecie. Ta gradacja jeszcze powiedeńska, po kongresie wiedeńskim, kiedy kształtowała się dyplomacja i teoria polegała na tym, że jednak stosunki w randze ambasad utrzymywały mocarstwa bądź wielkie mocarstwa, więc tutaj ten zaszczyt bycia ambasadorem na pewno trzeba podkreślić u Sokolnickiego i równocześnie Sokolnicki wyrabia sobie bardzo, ale to bardzo dobre stosunki w elicie tureckiej, co powoduje, że pomimo upadku państwa polskiego w 1939 roku, w sensie upadku oczywiście militarnego, nie chodzi mi o sprawę polską czy o podmiotowość, cały czas jest mocno zakorzeniony w tym korpusie dyplomatycznym tureckim, jest bardzo dobrze poinformowany, co skutkuje między innymi w roku 1939 tym, że tutaj wielką cegiełkę dokłada od siebie Sokolnicki i przez swoje kontakty z rządem tureckim, aby z Polski udało się przez Turcję wywieźć złoto rezerw naszego banku, które później trafia na Zachód. Tu oczywiście misja Ignacego Matuszewskiego przede wszystkim, ale bez Sokolnickiego w Ankarze raczej by się to nie udało. I te stosunki również procentują po roku 1945, kiedy pomimo tego, że wielkie mocarstwa, a w ślad z nimi Turcja, cofa poparcie dla rządu wychodźczego i uznaje ten byt, który tworzy się nad Wisłą, czyli reżim komunistyczny, to mimo tego Sokolnicki cały czas utrzymuje świetne kontakty z elitami tureckimi, jest dobrze poinformowany, co przekłada się na to, że w swoich listach prowadzonych bardzo bogatą korespondencją nie tylko z Nowym Jorkiem i z Wacławem Jędrzejewiczem, ale również z Giedroyciem w Paryżu, z przyjaciółmi w Londynie, z szeregiem innych osób, tymi informacjami się dzieli i w pewnym momencie również z racji wieku, bo przypomnę, urodził się w 1880 roku, jest uznawany za mentora, powiedzmy, dla Piłsudczyków, najstarszego Piłsudczyka, który żyje i który współpracował z Piłsudskim i równocześnie za wielkiego erudytę, którym rzeczywiście był. No, znał blisko 10 języków, którym posługiwał się biegle, był niesłychanie oczytany, był bibliofilem, napisał wiele książek historycznych, setki artykułów, recenzji, przyczynków. Charakterystyczne jest zdanie na jego temat prezydenta Edwarda Raczyńskiego, który kiedyś powiedział, że jeżeli mają być wydawane pisma Mickiewicza na wychodźstwie, to może je wydać jedynie Michał Sokolnicki, który jako jedyny z Polaków całego Mickiewicza przeczytał. Więc to jest też taka glosa do jego bardzo bogatej biografii. Ja to teraz Wacław Jędrzejewicz. Szanowni Państwo, tak się złożyło, że ja też o Wacławie Jędrzejewiczu coś kiedyś napisałem, nieco znacznie krótszego niż mój szanowny przedmówca. Można powiedzieć, że bardzo podobne życiorysy, choć pokoleniowo był nieco młodszy o 12 lat, bo urodził się w 1892 roku, ale podobnie jak tutaj wielki jego interlokutor, był też człowiekiem wykształconym, człowiekiem oczytanym, człowiekiem, który także parał się historią, choć akurat w przeciwieństwie do Sokolnickiego bardziej był chyba jednak samoukiem historycznym niż wykształconym akademicko, to znaczy nigdy nie zdobył tytułów, chociaż został profesorem w Stanach Zjednoczonych, można powiedzieć tak, zmianowania. Wybitny znawca Józefa Piłsudskiego i jego biografii, tak? Chyba w tej długim sznurze historyków, którzy badali Józefa Piłsudskiego, no to on był tym, który zainicjował te badania i rzeczywiście bardzo dużo dla tego zrobił. Przede wszystkim ta jego kronika życia Józefa Piłsudskiego, takie podstawowe dzieło, takie itinerarium
komendanta, które potem było wielokrotnie wznawiane, a ostatnie wznowienie to przecież jest to już to czterotomowe, które Janusz Cisek już po śmierci Jędrzejewicza uzupełnił i rozwinął o kolejne dwa tomy. Można dodać, że w przeciwieństwie do Sokolnickiego, który był dyplomatą przede wszystkim w swojej karierze zawodowej, to Jędrzejewicz był bardziej oficerem, choć chyba byśmy bardziej powiedzieli wywiadowcą, czy człowiekiem związanym z wywiadem. To jest dość specyficzna grupa wojskowych, no bo Jędrzejewicz jako taki był też samoukiem wojskowym, tak? On co prawda przeszedł szkołę, podobnie jak Sokolnicki, tą strzelecką, potem POW, bo współtworzył batalion warszawski słynny, w którym w 1915 roku wymaszerował na czele z Tadeuszem Żulińskim, ale Jędrzejewicz się w nim znajdował i to były jego całe szlify tak naprawdę oficerskie. W II Rzeczpospolitej awansował ostatecznie do stopnia podpułkownika dyplomowanego, czyli ukończył Wyższą Szkołę Wojenną, ale tylko kurs doszkolenia. A służbę wojskową tak naprawdę miał całą związaną z wywiadem, bo w 1918 roku, jak wstąpił do oddziału drugiego sztabu generalnego, potem sztabu naczelnego dowództwa, tak w tym oddziale drugim pozostawał faktycznie do końca służby wojskowej, co nastąpiło w 1928 roku, przy czym od 1920, końca 24 roku był związany z dyplomacją wojskową, bo był attaché wojskowym w Tokio. Ważna placówka z punktu widzenia polityki polskiej, ale też i przede wszystkim no właśnie tej upatrywania przeciwnika przede wszystkim na wschodzie. Tak? Japończycy blisko z Polakami współpracowali i tutaj Wacław Jędrzejewicz odegrał bardzo ogromną, pozytywną rolę w tej współpracy, w rozwijaniu tej współpracy przez te kilka lat, jak się znajdował na placówce w Tokio. Potem związany z MSZ-em po powrocie z placówki, związany z MSZ-em, a w latach 34-35 to jest taki jego szczytowy moment kariery, powiedzielibyśmy politycznej, kiedy zostaje po swoim bracie ministrem oświecenia publicznego, nauki i wprowadza tą słynną reformę jędrzejewiczowską szkolnictwa średniego, ponieważ związany był z tym nurtem piłsudczyków, który reprezentował przede wszystkim Walery Sławek, to znaczy nie widział swojego miejsca w ozonie i w tym skrzydle, który się gromadził wokół Rydza Śmigłego i jego współpracowników, no tak naprawdę był na uboczu służby państwowej i polityki w tych ostatnich latach przedwojennych. Wspomniana tutaj słynna ewakuacja złota, którą prowadzili przyjaciele Jędrzejewicza, czyli Ignacy Matuszewski, Henryk Floyer Reichmann, do niej też przyłożył rękę Wacław Jędrzejewicz, choć nie w takim stopniu, jak wspomniany tutaj Sokolnicki. W czasie II wojny nie udało mu się, udało mu się przedostać na zachód, ale nie udało mu się znaleźć miejsca, albo inaczej nie pozwolono mu znaleźć swojego miejsca ani w armii, ani w służbie publicznej rządu polskiego emigracyjnego, co no, mówiąc wprost, osobista zasługa naczelnego wodza i jego najbliższych współpracowników. Wyjeżdża, tak jak jego wspomniani tutaj przyjaciele Matuszewski i Floyer Reichmann, do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozwija taki, można powiedzieć, alternatywny ośrodek z jednej strony polityczny, z drugiej strony skupiający Polonię amerykańską. W 1943 roku ta grupa wspomniana tworzy Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, taką organizację polityczną, zakładają też Ligę Niepodległości, czyli taką typową polityczną organizację i są ostoją, mówiąc krótko, myśli piłsudczykowskiej i tej tradycji piłsudczykowskiej na terenie Stanów Zjednoczonych, czego naturalnym konsekwencją jest powstanie już wkrótce po utworzeniu tego KNAP Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, czy też w Ameryce. Jest to
miała być to w zamyśle twórców kontynuacja tegoż instytutu, który istniał przed wojną, Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski, który miał z jednej strony gromadzić archiwalia, gromadzić dokumentację, kolekcje osobowe, bibliotekę, pamiątki po oczywiście politykach wojskowych, działaczach społecznych, przede wszystkim związanych z Piłsudczykami, ale nie tylko, ale też prowadzić badania naukowe, wydawać publikacje. No i tutaj jakby ta działalność Jędrzejewicza była no, najbardziej widoczna i najbardziej znana jest, tak? Bo następną bardzo długo żył, w przeciwieństwie do Sokolnickiego, dzielił ich 12 lat, ale przeżył go 26 lat, zmarł w 93 roku jeszcze. Zdołał go Lech Wałęsa podnieść do stopnia generała brygady w 91 roku, więc zobaczył wolną Polskę jeszcze po 89 roku. Jego praca no właśnie związana była wszystkim z Instytutem. Ogromna ilość korespondencji jego się zachowała. No to był człowiek tytanicznej pracy, ogromnego wysiłku i siły woli. No i właśnie plon, jeden z plonów tych jego tej epistolografii ujrzał światło dzienne właśnie tutaj dzięki panu profesorowi. Teraz prosiłbym jeszcze o takie uzupełnienie, czy Jędrzejewicz i Sokolnicki znali się przed wojną, w czasie wojny? W jakich okolicznościach w ogóle zaczęli do siebie pisać? Jak to się stało? Dlaczego? I czy się kiedykolwiek spotkali tak twarzą w twarz? Zakładam, że mogli się spotkać, ale źródłowo raczej to jest nieuchwytne z tego względu, że w dwudziestoleciu międzywojennym te ścieżki jednak się rozchodziły. Tutaj pan doktor wspomniał o tej karierze przede wszystkim wojskowej czy wywiadowczej Jędrzejewicza, a później ministerialnej. Kiedy Sokolnicki bywał cały czas poza granicami kraju na placówkach, a jeżeli przyjeżdżał do Polski, to spotykał się tutaj ze swoimi starymi przyjaciółmi typu Kazimierz Stoskowski, Aleksander Prystor czy Walery Sławek, ale oczywiście no, nie wiemy wszystkiego, nie ma ku temu źródeł, co panowie robili w wolnej chwili, gdzie się spotykali, u kogo i tak dalej, więc oczywiście niewykluczone, że się widywali, a na pewno się znali. Ale to jest ciekawy przyczynek do tego, czym jest ta korespondencja w kontekście jednego z wątków, który ona wyczerpuje, mianowicie przyczynku do pokolenia komendanta, czy do tego, co nazywamy piłsudczykostwem, piłsudczykami. Mianowicie Sokolnicki rozpoczyna korespondencję z Instytutem Piłsudskiego, pisząc do Ignacego Matuszewskiego, którego znał osobiście, świetnie się panowie znali. Ale Matuszewski bardzo szybko umiera po zakończeniu II wojny światowej i jego rolę przejmuje właśnie Wacław Jędrzejewicz i stąd ta korespondencja później już jest podtrzymywana przez Jędrzejewicza. I co jest ciekawe, abstrahuję już od samej treści tych listów, to, że jeżeli spojrzymy na punkt powiedzmy wyjścia, czyli rok 1939, to gdzieś w tej gradacji piłsudczykowskiej jednak Wacław Jędrzejewicz jest wyżej. Patrząc na jakieś formalne stanowiska czy formalne umiejscowienie w elitach władzy, to jednak w tej nieformalnej, powiedzmy, gradacji, hierarchii Sokolnicki stoi oczywiście zdecydowanie wyżej jako jeden z najstarszych w tym gronie piłsudczyków, którzy pamiętają komendanta jeszcze z przełomu wręcz XIX i XX wieku, literalnie przełomu XIX i XX wieku z okresu rewolucyjnego, czyli rewolucji na ziemiach polskich, zakładania Strzelca, Związków Strzeleckich i tak dalej, i tak dalej. I to znajduje odbicie w listach. Mianowicie widać tę hierarchizację, kiedy Jędrzejewicz zwraca się do Sokolnickiego jako do pana ambasadora, że jest w tej hierarchii jednak niżej. I to jest też ciekawy kontekst, bo jeżeli spojrzymy na inne listy wymieniane przez obu panów z innymi piłsudczykami, to rzeczywiście możemy odtworzyć taką pewną mapę zależności i podległości i spróbować odcyfrować, jak ta hierarchia piłsudczykowska pomimo śmierci Piłsudskiego, pomimo klęski państwa polskiego lat 39-45 i pomimo tego, gdzie dany piłsudczyk znalazł się po zakończeniu II wojny światowej, no bo jednak nie sposób porównać Ankary i Turcji na tej mapie polskiego wychodźstwa do Nowego Jorku, czy to, nie wiem, do Maison Lafitte, czy do Londynu, prawda? To jednak widać właśnie tę gradację. Na przykład jeżeli Władysław Pobóg-Malinowski wymienia listy z Jędrzejewiczem, to ewidentnie Jędrzejewicz jest tym, który
stoi w hierarchii wyżej. Jeżeli Jędrzejewicz pisze do Sokolnickiego, to wyraźnie widać, że jest niżej od Sokolnickiego. Jeżeli Sokolnicki pisze do Londynu, do Tadeusza Szesla, czy też do Kazimierza Soskowskiego, później do Kanady, to widać, że albo są na równi, albo Soskowski jest z kolei wyżej. No, może to być ciekawy przyczynek, oczywiście patrząc na to, co dzieje się z Polską po roku 1945 i jaki jest realny wpływ Piłsudczyków, czy w ogóle polskiego wychodźstwa na sytuację Polski na arenie międzynarodowej, czy sprawy Polski jako takiej, może wydawać się wręcz komiczne, czy zabawne. Ale jednak jest to jakaś, wydaje się, warta dostrzeżenia uwaga do tego, czym to środowisko było, jaką polityką się wewnątrz charakteryzowało i że bycie Piłsudczykiem jako takim przede wszystkim było definiowane poprzez sam stosunek do Józefa Piłsudskiego, bezpośredni stosunek, chciałbym podkreślić. Czyli kto za życia Piłsudskiego był bliżej jego, kto dłużej z nim współpracował, kto lepiej go znał, kto był wyżej w tej hierarchii podkomendnych już później, bo nie współpracowników, jeszcze raz podkreślę, ten mimo zajmowanego stanowiska, mimo niekiedy niezajmowanego stanowiska w stosunku na przykład do premierów czy ministrów mógł stać w towarzystwie znacznie, ale to znacznie wyżej. I tak było w przypadku Sokolnickiego, który, jeszcze raz chciałbym podkreślić, był takim tym nieformalnym liderem, czy najstarszym Piłsudczykiem po roku 1945 na wychodźstwie. Dobrym tego przykładem, czy dowodem na to jest między innymi nie tylko ta korespondencja, ale również później z Kazimierzem Soskowskim, który był obok Sokolnickiego właśnie taką drugą najważniejszą postacią. Na przykład, kiedy Aleksandra Piłsudska wydaje swoje wspomnienia, no to właściwie Sokolnicki jeszcze z jedną osobą może z środowiska londyńskiego jest takim, nie chciałbym powiedzieć cenzorem, ale no właściwie daje taki placet, taki glejt, że te wspomnienia mogą wyjść, że są prawilne, jeśli chodzi o piłsudczykowsko zawarte w tym tekście, więc to też świadczy o tym, kim ci ludzie byli. Naturalnie później w tej hierarchii te rzeczy się zmieniają i Wacław Jędrzejewicz również z racji tego, co podkreślał pan doktor, czyli wieku, no długowieczności, staje się już absolutnym liderem, mentorem, ojcem wręcz duchowym, czy jak sam w jednym z listów się nazywa, ostatnim Mohikaninem, Piłsudczykiem na w ogóle, nie tylko na wychodźstwie. Pan doktor doda coś? Bardzo wyczerpująco tutaj pan profesor. Może bym przedstawił. Zapytał, czy ta korespondencja jest w jakiś sposób wyjątkowa, w tym sensie, że przecież Polacy, przedstawiciele emigracji, Rosjanie po II wojnie światowej w różnych miejscach świata zapewne prowadzili taką bardzo bogatą korespondencję. To nie jest pewnie wyjątek. Internetu wtedy nie mieli, więc jakby innej możliwości nie było. Czy tutaj są jakieś cechy takie, które można by, no tylko właściwe dla tej dwójki osób? Powiem tak, można znaleźć takie cechy, one oczywiście nie są permanentne, jak w tej korespondencji. Ta korespondencja jest różna. No, tutaj pan profesor doskonale o tym wie, bo je opracowywał. Sam początek korespondencji, to jest jej duża intensywność i też takie wymiana taka bardzo gwałtowna wielu informacji, takie wiadomo, chłonięcie, bo są w zupełnie różnych miejscach na świecie, w zupełnie innych otoczeniach politycznych. Jeden i drugi nie wie często o tym, co wie ten jego interlokutor. I to jest takie intensywne. Potem ta intensywność zaczyna spadać. Ona się ogranicza przede wszystkim do spraw książek, tak, czyli taka czysto praktyczna, przyziemna, i to jest bardzo częsta sprawa w korespondencji ówczesnych intelektualistów czy kolegów bliskich sobie politycznie, że wymieniali się publikacjami, wymieniali się swoimi wspomnieniami. Tutaj jeszcze mówimy o ludziach, którzy sami jakby edytorsko się udzielali, tak, wszystkim Jędrzejewicz, bo Sokolnicki raczej był twórcą niż edytorem. On szukał edytorów też i myślę, że też zwrócenie się do Instytutu i do Jędrzejewicza, czy też najpierw do Matuszewskiego, no było też szukaniem po prostu możliwości kolejnej znalezienia edycji dla swoich pism, dla swoich artykułów. To wiadomo, i tutaj Jędrzejewicz mu wyjaśnia wielokrotnie w listach, dlaczego to się nie może stać.
o tych problemach finansowych. I tak zaczyna się to rozlewać, jakbyśmy wzięli atrament i rozlali i tak się zaczyna rozlewać ta sprawa. Zaczyna się od drobnej tej, a potem przechodzi się, przeskakuje z tematu na temat, dygresji do dygresji, od spraw szerokiej polityki, którą komentują jeden i drugi, jeden z punktu widzenia Ankary, drugi z punktu widzenia Ameryki. Tam możemy poznać zupełnie odmienne sposoby myślenia, widać ten doświadczenia drugowojenne zupełnie inaczej tych ludzi doświadczyły i też dały im inne spojrzenia. Na przykład w przypadku Jędrzejewicza, co mnie zaskoczyło tutaj, ten taki zupełnie fałszywe poglądy na politykę amerykańską. Jak na kogoś, kto wielokrotnie, znaczy był już od iluś lat w Ameryce i obserwował, czytał prasę, miał bardzo mało trafne polityczne przewidywania co do na przykład tego, co się w Stanach stanie, na przykład jeśli chodzi o wybory prezydenckie. I to są takie rzeczy, których my na przykład nigdzie indziej nie znajdziemy, tak? To są rzeczy oryginalne w tych listach się znajdujące. A jeśli chodzi o podobieństwa, inne podobieństwa, na pewno w tych listach powtarzają się pewne schematy. Wszystkich, które mamy edytowane, czy czytaliśmy tylko w rękopisach, pewne schematy się powtarzają. Wiadomo, najpierw, jeśli to nie są dobrzy znajomi, to jest nawiązanie tej korespondencji. Potem właśnie ta wymiana gęsta, potem często właśnie ona traci na tej aktywności, tak jak tutaj było z Jędrzejewiczem, że oni przez parę lat praktycznie w ogóle się nie wymieniali listami, bo Jędrzejewicz był zajęty, Sokolnicki też zaczął pracę przecież na uniwersytecie, a więc te bolączki dnia codziennego ich przytłaczały. Potem znowuż powrót i znowuż intensywność, bo się przez parę lat nie wymieniali tą korespondencją. I takie schematy można znaleźć w innych tych, w innych listach. Oczywiście tu jest tylko kilka listów. Na nieszczęście ten jeden, który wydaje mi się chyba najważniejszy, nie ma pierwszej strony, bo to jest taki list, w którym Jędrzejewicz dokonuje takiego swoistego podsumowania położenia politycznego, bardziej tych Polaków, polskiego wychodźstwa. Tak, jest tam mnóstwo, bo wiadomo, to jest sprawa zjednoczeniowa, to są te wszystkie rzeczy, które się tam dzieją z Zaleskim, z Sosnkowskim, więc jest dużo się dzieje, tak? Szkoda, że nie ma tej pierwszej strony. Takich listów jest niestety mało. To można tylko żałować, że ta korespondencja nie ma więcej tego typu listów, w których by właśnie było jak najwięcej tych informacji, takich smaczków, często zupełnie zakulisowych, zupełnie nieznanych. Tylko z tego listu możemy się często dowiedzieć, być może z jakiegoś innego, o czym tam jest mowa. Za to jest większość listów jest taka często bardzo sucha, taka, no może nie aż takie jak listy Giedroycia, dosłownie nie tylko, bo Giedroyć do większości swoich partnerów traktował ich raczej jako dużą część, jako taką techniczna korespondencja, w której on tam tylko o artykułach się odnosi do tych artykułów, głównie tych publikacjach, a jest mało jakby sam od siebie też daje. Tu jest obustronne, jakby to powiedzieć, zależność tych dwóch autorów. Więc z jednej strony podobieństwa, z drugiej strony są różnice. Tak, czytając listy, pan doktor już wspomniał o finansach, jakby o sytuacji i tak narzekaniach na... No wychodzi z nich, zwłaszcza na początku, po wojnie, w pierwszych latach, taka mizeria finansowa tych polskiej emigracji. Z czego się utrzymywali ci emigranci, a zwłaszcza nasi dwaj panowie piszący? No w przypadku Jędrzejewicza o tyle jego sytuacja dość szybko się poprawiła, że jak pan doktor wspomniał w tym słowie wstępnym, biograficznym, zostaje profesorem w Nowym Jorku i w Wesley College następnie, więc trudni się pracą akademicką, co w Stanach Zjednoczonych przynosi określone... Bardzo tak, który absolwentów miał nie lada w swoich annałach, swojej historii. Sokolnicki, szczerze powiedziawszy, bieduje cały czas. Cały czas bieduje. Nakłada się na to nie tylko jego sytuacja, jakby powiedzmy zdeterminowana tym, w jakim miejscu się znalazł, w jakiej sytuacji po zakończeniu II wojny światowej, ale również przypadłość bibliofilska. Szereg jego listów z innymi korespondentami
wskazuje na to, że nawet jak dostawał te honoraria, na przykład od Giedroycia, czy od Gryzewskiego z Wiadomości, czy jakimś innym piśmie coś opublikował, to prosił ich, żeby nie wysyłać mu pieniędzy, tylko żeby otwierać mu subkonta w jakichś księgarniach w Paryżu czy w Londynie, kupować książki i wysyłać mu książki do Turcji. I z tego nigdy nie wydobrzał, nie wyzdrowiał. Ta choroba bibliofilska absolutnie towarzyszyła mu do końca jego dni i co najlepszym dowodem na to, jak daleko to było zaawansowane w jego przypadku, jest to, że jego żona później utrzymywała się po jego śmierci z wyprzedywania tych rzeczy jakimś prywatnym tureckim kolekcjonerom albo instytucjom na świecie, jeśli idzie o archiwum czy część archiwum Sokolnickiego i jego zbiorów, na przykład do Instytutu Hoovera w Palo Alto w Kalifornii. I część tych zbiorów, która koniec końców została wykupiona przez właściciela mieszkania, w którym Sokolnicka dokończyła swego żywota, znalazła się w Polsce dopiero 2-3 lata temu. Udało się polskiemu MSZ-owi odkupić ten zbiór. On dalej jest niedostępny dla polskich historyków. Nie wiem, czy to się zmieniło, chyba nie. Jest katalogowany w Muzeum Historii Polski w Warszawie. Ale tutaj jeszcze wrócę do samych treści tych listów, do pewnej wyjątkowości, bo znam bardzo dobrze korespondencję Sokolnickiego w ogóle i to był człowiek, który dość słabo się uzewnętrzniał, jeśli chodzi o listy. Ja wydałem tom listów z Giedroyciem, to jest pół żartem, ale bardziej serio niż pół żartem, chyba najnudniejszy tom Giedroycia, który kiedykolwiek został wydany, ale zrobiłem to celowo, żeby pokazać przede wszystkim redaktora właśnie o tej zupełnej kuchni, jak traktował większość swoich interlokutorów w korespondencji. I to nie jest właśnie przypadek, że Sokolnicki nawet powiedziałbym z przyjaciółmi, jak Szecel, jak Sostkowski, te listy raczej nie wymieniał ich takich bogatych. I tu jest o tyle pewien wyjątek, że właśnie jest nawet dość rozgadany w niektórych listach. Ten kontekst sytuacji Polaka w Turcji po roku 1945 i analizy sytuacji międzynarodowej z perspektywy tureckiej jest, wydaje się, szalenie ciekawy. No, dość przypomnieć albo powiedzieć Państwu, którzy będą sięgać dopiero do tej książki, że właściwie lata 1946-1947 to Sokolnicki jest cały czas na walizkach, z tego względu, że jest absolutnie przekonany, że Sowieci za chwilę zaatakują Turcję i rozpocznie się albo trzecia wojna się rozpocznie od tego ataku, albo w wyniku trzeciej wojny nastąpi atak Sowietów na Turcję. Więc szuka sobie kontaktów między innymi przez Jędrzejewicza, żeby spróbować z żoną z Turcji wyjechać. Są ciekawe charakterystyki dość plotkarskie osób, których znali, a znali je dobrze. No, charakterystyki Sostkowskiego, Śmigłego Rydza, bardzo surowe, bardzo ostre. Również innych osób, no, między innymi właśnie ze strony Jędrzejewicza, tego środowiska londyńskiego, kiedy wraca. Dla historyka, który zajmuje się Piłsudskim i Piłsudczykami, wiele tam smaczków można wyciągnąć, o generale Kukielu między innymi, pewne anegdoty. No i wreszcie ten wątek już okołowojenny, czyli jakby analiza przyczyn klęski roku 1939. Na kanwie rocznicy, kiedy Sokolnicki publikuje ten artykuł, który jest umieszczony jako aneks w tym tomie, gdzie rzeczywiście te dwa stanowiska są dość zbieżne, ale Sokolnicki w pewnym momencie na wychodźstwie łamie taką niepisaną zasadę, która panowała w gronie Piłsudczyków po roku 1945, że raczej nie pierzemy brudów, które sami narobiliśmy. Czyli klęska, owszem, była nieunikniona, nie mogliśmy postąpić inaczej w roku 1939, sojusz z Hitlerem czy ze Stalinem to było absolutnie coś nie do wyobrażenia i na tym właściwie zamykamy temat. Panie doktorze, przerwę, bo do tego jeszcze wrócimy później do tego wątku rozliczeń, który tam się przewija, no rzeczywiście trochę później. No, pan doktor Koroś tu wspomniał o pewnych błędnych kalkulacjach, można powiedzieć politycznych, Jędrzejewicza, który powinien lepiej się orientować w polityce amerykańskiej. A mnie uderzyło, że w tych pierwszych listach z lat 47-48, chyba początek, obaj panowie byli przekonani, że właśnie lada moment wybuchnie trzecia wojna światowa. Z tego oczywiście wyciągali wniosek, że to jest korzystna sytuacja, ponieważ sprawa polska może wreszcie stanąć na forum międzynarodowym i to w ogóle jest nadzieja, że się wyzwolimy spod tej sowieckiej podległości.
pojawia się tam bomba atomowa, którą mają Amerykanie. Oni nie wiedzą, czy Sowieci już mają, czy dopiero pracują nad nią. Natomiast jakby nie znalazłem zupełnie ani jednego zdania, które by świadczyło o jakimś w tym kontekście strachu, co to się może stać, jeżeli wybuchłaby trzecia wojna światowa, do tego jeszcze z użyciem broni jądrowej, pewnie na terytorium Polski, czy Polski i Niemiec. Więc, a mówię, uderzające jest to przekonanie, że to jest już przesądzone. To już spieszę wyjaśnić, dlaczego strachu nie było, tak? Po pierwsze, proszę pamiętać, że dotąd świadomie wybuchła dwa razy bomba atomowa. Tak? Amerykanie zrzucili Nagasaki i Hiroshima, dokładnie. Więc sądzono, że efekt odstraszania to wystarczy jedna bomba tak naprawdę, czyli nie robiło to wrażenia takiego jak 30 lat później, kiedy mówiono już o arsenałach atomowych, kiedy mówiono o setkach rakiet, o tym, że od jeden guzik odpalenie odpali od razu 150 następnych i to uderzenie odwetowe, to wszystko to nie istniało jeszcze w tamtym czasie. W tamtym czasie była mowa o tym, że Amerykanie posiadają bombę. Przecież ani Jędrzejewicz, ani Sokolnicki nie wiedzieli, ile tych bomb posiadają. W przypadku Sowietów było podobnie, a więc trudno było im sądzić, że to będzie miało inny wymiar, gdyby wybuchła trzecia wojna światowa, niż taki jak w przypadku Japonii. Jedno uderzenie atomowe, być może celowane w jakieś konkretne miejsce, które miałoby zrobić ogromne wrażenie na przeciwniku, ale na pewno nie o zmasowanej wojnie atomowej, bo wówczas nikt o takiej nie mówił. Wówczas nikt tego sobie nie wyobrażał. To jest dopiero przyszłość i to przyszłość dość odległa. Co najmniej jeszcze kilkunastu następnych lat. Więc trzecia wojna, owszem, no była wyczekiwana po prostu jako moment tego rozstrzygnięcia, tak, pomiędzy dwoma blokami, które po II wojnie światowej zaistniały. Przy czym to jest ciekawe, bo jak się skonfrontuje na przykład te myślenie czy Jędrzejewicza, czy Sokolnickiego. Sokolnicki bardziej się chyba obawia jednak tej trzeciej wojny niż jej oczekuje. Za to Jędrzejewicz mam wrażenie, że jej wypatruje, wręcz potępia Amerykanów, że oni nie produkują czołgów, nie produkują samolotów, że ten przemysł zbrojeniowy nie pracuje tak, jak pracował w czasie II wojny, że te dywizje nie są organizowane. No trochę wychodził z niego ten oficer, wywiadowca taki, który by no, chciał widzieć po prostu takie przygotowanie do tej wojny i on tego nie widział, no ale jednak z drugiej strony cały czas ta wojna no, miała dać coś zmienić w układzie politycznym, przede wszystkim w Europie. Tak? Tutaj oni zawsze mieli ten kontekst Polski przede wszystkim przed oczami, ale jak się skonfrontuje to myślenie, to mam przykład, bo pisałem o Piłsudczyku zupełnie dalekiego szeregu, myślę o Józefie Szostaku, oficerze, też legioniście, też człowieku związanym na pewno ideowo z komendantem i z jego myślą polityczną i z ideą, który w kraju będąc przesłuchiwany przez ubecję i mówiąc potem, czytamy w tak zwanych meldunkach agenta celnego, czyli podstawionego przez bezpiekę więźnia, który potem, że tak powiem, te zeznania składał nadzorcom, że trzecia wojna to jest zupełnie bez sensu, to w ogóle nic nie da, to jest nonsens. Mówi to człowiek, który był ważną figurą w Armii Krajowej, miał doświadczenie podziemne, widział, co się dzieje w kraju, jak Sowieci się zamontowali, jak silne jest opanowanie kraju, jak komuniści się tutaj umocnili, jak wojsko, policja, bezpieka, to wszystko trzyma. To jest ciekawa konfrontacja tego typu myślenia. Z jednej strony człowieka w wolnym świecie, który oczekuje trzeciej wojny i człowieka, który jest w Polsce tej uciśnionej, i mówi, że trzecia wojna to nic nie da, tylko zniszczenie tak naprawdę. Upadek kolejnej cywilizacji, nic więcej. Pan doktor? Tak, no ja zgadzam się, jeśli chodzi o tę analizę tego, czym była broń atomowa w roku 1947-1948, zrzucana z samolotu, prawda, a czym później się stała w wyobrażeniu, no bo nie została w żadnym konflikcie póki co użyta.
Ale tutaj ten wątek jest o tyle ciekawy, że jeżeli prześledzimy w ogóle myśl polityczną wychodźstwa polskiego po roku 1945, w tym pierwszym okresie, to trudno znaleźć jakąś osobę, która nie wyczekiwałaby bądź nie byłaby przekonana, nawet gdyby nie chciała tego konfliktu, że za chwilę dojdzie do konfrontacji Sowietów ze Stanami Zjednoczonymi na kontynencie europejskim czy później w innych miejscach świata. No tutaj tym wyjątkiem był jednak Jerzy Giedroyć, który konsekwentnie od samego początku powtarzał, że trzeba się przygotować na bardzo długie wychodźstwo, organizować się wokół spraw związanych z kulturą, bez cudzysłowu jeszcze kulturą, czyli w ogóle kulturą, tradycją, historią organizacji jakiegoś ośrodka, który mógłby wpływać na kraj, ponieważ czeka nas długa, długa emigracja. Oczywiście z każdym rokiem później te nastroje wojenne gdzieś wygasały. Sokolnicki miał jeszcze większe obawy niż Jędrzejewicz, w sensie, czy mógł mieć większe obawy niż Jędrzejewicz, jeśli idzie o potencjalny konflikt, no bo był zaraz za granicą sowiecką i już w tych latach 39-45 z innych listów, z innych źródeł wiemy, że bardzo się obawiał tego, że Sowieci wkroczą do Turcji i że kwestia rozstrzygnięcia takiego konfliktu lokalnego to będzie sprawa no, bardzo szybka. No, mówiąc wprost, mógł się obawiać również o swój los, gdyby wpadł w ręce bolszewików. Ale później te ich poglądy na sprawę wojenną i tego, jak ten świat się reguluje w kolejnych latach, są również ciekawe i pomimo być może skąpości pewnych informacji, które mamy w tych listach, to jednak trzeba podkreślić pewną tezę, którą artykułuje Sokolnicki w roku, jeśli mnie pamięć nie myli, to był 55, list 55 albo 56, kiedy obaj panowie analizują właściwie... 55, bo domyślam się, o czym pan doktor to, czym jest Polska Rzeczpospolita Ludowa. I z perspektywy dzisiejszego naszego oglądu wychodźstwa niepodległościowego to tezy były wręcz obrazoburcze, bo jako prawdziwi piłsudczycy, i tutaj teraz nie kpię, bo to jest jeden z elementów, który w charakterystyczny sposób wyróżniał piłsudczyków, czyli kult państwa jako takiego, podkreślają, że trzeba oddzielać państwo, czyli reżim komunistyczny narzucony nam przez Moskwę od narodu i od rozwoju narodu. Czyli nie wyklucza się to, że mogą tutaj dokonywać się wspaniałe rzeczy, jeśli chodzi o rozwój kultury, literatury i tak dalej. I to jest jakby wszystko na konto dodane, wartość dodana do tego, czym jest polskość, jak się rozwija kultura i tak dalej, i tak dalej. Nie trzeba przy tym oczywiście popierać reżimu, który nad Wisłą panuje. Więc to są poglądy bliskie temu, które lansowało środowisko Maison Lafitte, czyli kultury, że trzeba z krajem współpracować. Jeżeli są tylko jakiekolwiek szanse na to, aby wpływać na kraj, to trzeba właśnie oddzielać reżim od ludzi, którzy tutaj żyją, starają się tworzyć, starają się odbudowywać kraj, czy tworzyć właśnie nowe rzeczy. I faktycznie po tej linii będzie Sokolnicki szedł, pomimo tego, że później się skonfliktuje z samym Giedroyciem, ale to już jest jakby przyczynek do biografii samego Sokolnickiego, który przez całe swoje życie i działalność dorosłą żył w różnego rodzaju obsesjach, tak bym to nazwał, lóż masońskich, spisków, różnych tego typu rzeczy. Faktycznie był tutaj bardzo, ale to bardzo przeczulony i wyszukiwał tego typu elementy jakieś, które czyhały na nasz los w ogóle i robił to dość konsekwentnie, więc tutaj nie ma co w to wchodzić, ale te oceny, które właśnie się pojawiają a propos PRL-u, myślę, że są ważne i ciekawe, bo jednak człowiek, który wypowiada te myśli, wydawałoby się, że nie jest to dość oczywiste, że właśnie Sokolnicki może takie stanowisko zająć, bo jednak jest kojarzony dość powszechnie, jeżeli w ogóle ktoś słyszał o Sokolnickim, czy w ostatnich latach coraz częściej jest o nim mowa, niestety nie ze względu na moją biografię, ale właśnie dlatego, że te materiały wróciły z Turcji i było bardzo głośno o tej sprawie. Jest kojarzony z taką bardzo, ale to bardzo twardą, konsekwentną, absolutnie nieuległą postawą wobec tego, co dzieje się nad Wisłą po roku 1945. Tak, a propos tej ewolucji. Mógłbym dodać tylko jeszcze to jest w ogóle ciekawe w kontekście tego, co pan mówił. Przede wszystkim to, że oni krytykowali Andersa jako tego,
i co pozwalają sobie jeden i drugi na to. Andersa jako tego, który reprezentuje właśnie taką zajadłą, antyperelowską, ale na każdym możliwym poziomie tak naprawdę niechęć do jakiejkolwiek współpracy. To tutaj ich stanowisko było zupełnie odrębne od tego środowiska andersowskiego, a ono było przecież dość silne, przecież szczególnie w Wielkiej Brytanii, tak? Dalsze, silniejsze niż zamek, mam wrażenie nawet. Państwa, bo często nam to umyka w tych rozważaniach, ale proszę sobie zdać sprawę, że Sokolnicki, rocznik 1880, 38 lat przeżył pod zaborami. Dla niego już okres samej niepodległości to było coś wyśnione i wymodlone z całej tradycji romantycznej, ale jednak w czasie I wojny światowej bił się za sprawę polską w jakichś komitetach, prawda, nieuznawane na arenie międzynarodowej. I to jest autor słów przytaczanych coraz częściej, niemalże powszechnie w podręcznikach akademickich i szkolnych, kiedy latem 1914 roku Sokolnicki zanotował, że w Europie i na świecie nikt Polski nie chce, co było prawdą. I dla niego po roku 1945 sam fakt, że Polska zniewolona, skomunizowana, ale z własnym rządem jako takim uznawanym na arenie międzynarodowej, z granicami, czyli jako podmiot, mimo że zniewolony, ale jednak podmiot, państwo, które istnieje, jest na mapach i ma szansę się wyzwolić, a nie właśnie w jakiejś formie zaboru i komitetu, który funkcjonował gdzieś w konspiracji, było wielką wartością dodaną do tego, co, z czym się mierzył i z czym żył przez zdecydowaną większość swojego życia. No, dla niego ta chwila lat 19-20 wolnej Polski, no to jednak był jakiś etap w długim procesie kształtowania się sprawy polskiej. No dla nas z perspektywy czasu to jest, prawda, niewyobrażalna katastrofa, że Polska znika, jest komunizowana. Dla ludzi, którzy nie znali w ogóle Polski jako państwa, tylko żyli pod zaborami, chodzili do rosyjskich szkół i musieli posługiwać się językiem rosyjskim i całym tym bagażem, który przyniosła epoka powstaniowa po zrywie styczniowym, no to jednak było wartością dodaną, że to państwo wyszło z II wojny światowej jako jednak państwo, a nie Republika Sowiecka. Może szczegół, ale jeszcze jak jesteśmy przy tej kwestii, kiedy oni zauważają jakby w połowie czy w drugiej połowie lat 50. No odwilż w Polsce też i to jest pewnie efekt tego takiego trochę pojednawczego, zaskakującego mogłoby się wydawać stanowiska. Natomiast ja się spodziewałem, czytając te listy z tego okresu, że za chwilę przeczytam coś o rewolucji węgierskiej i interwencji sowieckiej na Węgrzech. Tego nie przeczytałem. Czy oni na ten temat w ogóle, nie wiem, zauważyli to? No. Pytanie dlaczego, no to na to trudno odpowiedzieć, bo po prostu mogło się nie pojawić, bo ktoś nie zaczął wątku, bo często to jest tak, że ktoś zaczynał wątek i potem dyskusja przez kilka listów gdzieś była kontynuowana. Jeśli któryś z nich nie zaczął wątku z jakiegoś powodu, często osobistego, bo na przykład coś innego go przytłaczało w danym momencie, jednak to byli ludzie, dla których te sprawy były dość odległe, tak? Nie byli tuż obok, no bliżej miał Sokolnicki, bo był tak naprawdę na przedpolu Europy przynajmniej, tak? Dla Jędrzejewicza no, to były zupełnie sprawy często odległe, a szczególnie, że ta połowa lat 50. to jego intensywna praca zawodowa i to też go odciągało od wielkiej polityki pewnie i od czytania gazet i być może ten wątek po prostu im umknął. Dobrze, zajmijmy się panowie tym wątkiem rozliczeniowym, który wydaje mi się chyba najistotniejszy w tej korespondencji. On tak ewoluuje, bo na początku oni raczej stoją na stanowisku, że to nie czas jeszcze, żeby podejmować jakieś takie tematy. Natomiast w latach 50. Już zaczynają, no tu już pan doktor Kloc wspominał, ale ja sobie to wynotowałem, to jest taki, można powiedzieć, rachunek sumienia. Generalnie to się sprowadzało do tego, że jak pisali, wojnę przegraliśmy, bo wierzyliśmy w rozsądek innych państw, które nie powinny jej rozpoczynać na własną zgubę, to rozumiem, że chodziło o Niemców, bo zbytnio polegaliśmy na sojuszach, no to wiadomo na których, Francja i Anglia, bo nie byliśmy przygotowani militarnie, nie mieliśmy też dobrego planu ewakuacji na wypadek przegranej,
chociaż tam piszą, że nie było nas na więcej stać. No a w ogóle pada takie sformułowanie w jednym z listów, że chyba Sokolnicki go użył, że można tę wojnę było po prostu przegrać piękniej, skoro nie można było jej wygrać. Ten zbiór listów zamyka się właśnie takim aneksem, w którym pan doktor zawarł taki tekst Sokolnickiego z 59 roku pod tytułem Wojna, której nie mogliśmy uniknąć. Tam mniej więcej powtarza te tezy. Na czym polegało to, że mogliśmy tę wojnę przegrać piękniej i czy w ogóle panowie się zgadzacie z tą diagnozą? Bo to jest punkt widzenia dwóch piłsudczyków na emigracji. Może jak już trzymam mikrofon, to zacznę. To jest temat tak skomplikowany i tak trudny, że jednoznacznie, pewnie do jednoznacznych wniosków trudno będzie nam tutaj nawet dojść. Na pewno dwaj piszący do siebie listy, ani w 39, ani w 38, ani w 37, ani w 36 nie byli ludźmi, którzy mogli odcisnąć jakiekolwiek piętno na tym, żeby było lepiej, żeby polska polityka zagraniczna podążała innymi torami. No chociaż akurat Jędrzejewicz z Beckiem był w dość bliskich relacjach, ale nie na tyle chyba, żeby mu tam coś tłumaczyć, czy podpowiadać, czy jakoś wpływać na niego. Żaden z nich nie był związany bezpośrednio z obozem władzy, tak? No bo Sokolnicki był na misji dyplomatycznej i tak naprawdę były te sprawy zupełnie dla niego odległe. Jędrzejewicz odsunął się sam trochę też na własne życzenie od Rydza Śmigłego i od jego ekipy, więc nie mieli wpływu ani na te plany operacyjne, ani na to, że tego sprzętu się nie udało zakupić, czy za późno zaczęto to robić, bo tam też jest słynne utyskiwanie, że to ten sprzęt francuski z umowy z Rambouillet miał dopiero w 1941 roku, no tam różnie, bo tam miało końca 1939 tak naprawdę napływać do Polski, ale to jest zupełny szczegół, tak? A więc oni tylko i wyłącznie tak naprawdę zajmowali się materią jako, można powiedzieć, historycy, którzy trochę ze słyszenia i trochę od znajomych się dowiedzieli, od kolegów na ten temat. Czyli niewiele się, można powiedzieć, ich wiedza na ten temat różniła od nas tutaj siedzących, badających te sprawy z dokumentów, z wypowiedzi, z listów i wszelkich źródeł, do których mamy dostęp. A więc trudno też tutaj uznać, że ich za autorytety, które miały cokolwiek do powiedzenia bardzo mocno w tych kwestiach, tak? Dlaczego pewne rzeczy się stały, a inne się nie stały. Więcej bym powiedział, w tym było przypuszczeń i jakichś takich opinii zupełnie półprywatnych, które gdzieś zasłyszeli albo przy rozmowach jakichś nocnych. Jeśli chodzi o tak zwaną piękną przegraną, bo to jest akurat coś, co no, funkcjonuje, chociaż nigdzie nie przeczytałem tego tak, jak to Sokolnicki napisał w pracy historycznej, to w rozmowach historyków, bo się zajmuję wojskowością, wiem, że takie rzeczy padają, że jak już mieliśmy przegrać, to mogliśmy przegrać lepiej, może nie piękniej, ale lepiej tą kampanię. No tak, chociaż on zaraz podaje przykład Francji i mówi, że oni jeszcze gorzej. Nie, on tam słuszną rzecz jedną podskazał, Sokolnicki akurat. To jest oczywiście już ahistoryczne stwierdzenie, bo wówczas jak to napisał, to już to wiedział, że i tak Francuzi by nam nie pomogli, no bo takie było założenie. Francuzi by nam nie pomogli, no bo tak ustalono przed wojną z Brytyjczykami, że dopiero na wiosnę 40 roku być może będzie możliwa ofensywa na pełną skalę. Do zimy co najmniej Polacy muszą sobie dać radę sami, co przy założeniu, że pakt Ribbentrop-Mołotow działa tak, jak zadziałał w 1939 roku, stawiało nas jakby z góry na straconych pozycjach. A więc to przegranie lepiej wojny, to być może gdybyśmy ją toczyli z jednym z dwóch napastników, czyli na przykład z Niemcami, to wtedy tak, to rzeczywiście można mówić o przegraniu lepiej wojny. Z mojego punktu widzenia, z mojej wiedzy wynika, że gdyby rzeczywiście wojna się miała toczyć tak, jak się toczyła, to rzeczywiście bardzo trudno było ją przegrać nawet lepiej. Przy całym arsenale i liście błędów, które popełniliśmy, poczynając od planów operacyjnych, o których też i Sokolnicki
mówi, kończąc na różnych kwestiach też ekonomicznych, gospodarczych, mobilizacyjnych, które można było rzucić po prostu wabank, zagrać i na przykład mobilizację wcześniej ogłosić, tak? Na co weto stawiał Kwiatkowski, który mówił, że Polska nie udźwignie gospodarczo tego. No, mnóstwo wątków. To temat na odrębną dyskusję i to naprawdę bardzo długą i gorącą. Jakby uporządkowując te rzeczy, trzeba wyjść od takiej diagnozy, że obaj panowie zgadzali się co do tego, że w listopadzie 1936 roku doszło do czegoś, co nazywamy przestępstwem przeciwko buławie. Czyli, że nigdy w życiu nikt po Piłsudskim nie powinien zostawać już marszałkiem Polski w kolejnych latach. To jest też przyczynek do tego, o czym przed chwilą wspomniał pan doktor, mianowicie, że nam często po latach wydaje się, że jeżeli bierzemy do ręki biografię Sokolnickiego i Jędrzejewicza, patrzymy na tę notę encyklopedyczną, kim byli, z kim się widywali, jakie stanowiska zajmowali, to gdyby nam dzisiaj udało się wywoływać duchy i oni by tu przybyli i zadalibyśmy im kilka pytań, to mielibyśmy pełen przegląd tego, czym była polska polityka w tym kontekście, polityka zagraniczna i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem obaj wiemy, że przecież niesamowicie blisko związani z tym środowiskiem osób najważniejszych w państwie, jeśli nie bezpośrednio, to przez swoich przyjaciół i przez znajomości, po kilkudziesięciu latach zadają sobie te same pytania, które my sobie zadajemy. No, na przykład wracając do punktu wyjścia, dlaczego Edward Rydz w ogóle został generalnym inspektorem Sił Zbrojnych, a już dlaczego został marszałkiem to w ogóle? No i obaj nie wiedzą tego. Mimo, prawda, setek innych listów z innymi ludźmi, sytuacji, która się zmieniała. Miałem o to osobno zapytać, ale skoro już jesteśmy przy tym właśnie, bo sobie też to wynotowałem, to jest ciekawa sprawa. To panowie są historykami, co panowie wiedzą na ten temat? Dlaczego Rydz Szmigły został? To za chwilę przejdę. Napisałem o tym w innej książce osobny rozdział, którą wydał dwa lata temu krakowski Ośrodek Myśli Politycznej, dlaczego Szmigły, a nie Soskowski. Ale wracając, idąc dalej ku roku 1939, Jędrzejewicz zdecydowanie w mniejszym stopniu, bo był na miejscu, Sokolnicki większym, bo był z dala od tego, co działo się tutaj nad Wisłą, ulegają czarowi mocarstwowej Polski. To dla mnie nie ulega wątpliwości, bo jeszcze we wrześniu 1939 roku Sokolnicki z stałym przekonaniem notuje w swoim diariuszu, przeszczęśliwy, że wreszcie bombardujemy Berlin i Niemcy mają za swoje. To notuje i jest do dzisiaj zachowane w tym dzienniku ankarskim, który został opublikowany. Tym bardziej dla niego było szokiem to, co później się wydarzyło. Ten szok, jak dla wszystkich, trochę czy odrobinę zmalał po klęsce francuskiej, po tym wszystkim, czym się okazał Wehrmacht, Niemcy w czasie II wojny światowej, ale niemniej ten szok był. I po roku 1945, tutaj pan redaktor to już zauważył, panuje właśnie ta nieformalna zmowa milczenia co do rozgrzebywania jakichś spraw związanych z polityką obozu piłsudczykowskiego wśród piłsudczyków. Jeśli idzie o sprawy wewnętrzne, przyjmujemy tezę, że klęska była nieuchronna, wydarzyła się i nic nie mogliśmy z tym zrobić i nie było żadnej alternatywy dla prowadzenia takiej polityki, ani innej przez przywódców państwa polskiego z Mościckim, Śmigłym i Beckiem na czele. I ta teza funkcjonuje w historiografii do dzisiaj. Ja ją absolutnie przyjmuję, że ex definicione Piłsudczycy nie mogli postąpić inaczej i w wariancie geopolitycznym, który wówczas się wykrystalizował, Polska okazała się, tu powtarzam za Juliuszem Jaroszewskim, państwem sezonowym, czyli państwem zupełnie zależnym od tego, jak postąpią z nim dwaj wielcy sąsiedzi. I Sokolnicki po kilkunastu latach jednak zaczyna na kanwie kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej rozgrzebywać te sprawy wewnętrzne i podtrzymuje tę tezę, że nie mieliśmy alternatywy, jeśli idzie o kwestię, powiedzmy, pójścia na ustępstwa Hitlerowi, czyli czytaj zupełnego podporządkowania się państwu niemieckiemu i zostania wasalem, czy podporządkowania się Związkowi Sowieckiemu, czyli zostania koniec końców rozebranym i częścią Sowietów, ale właśnie mogliśmy przegrać pięknie i tu rozpętuje pewną burzę w Londynie, ponieważ jego tekst czy jego głos pociąga za sobą szereg odpowiedzi, między innymi ostatniego premiera przedwrześniowego
Sławoja Składkowskiego. I teza Sokolnickiego idzie w tym kierunku, że jeżeli musieliśmy przegrać, a musieliśmy, to mogliśmy przynajmniej, i to jest wina rządzących, lepiej przygotować na to polskie społeczeństwo, polski naród. Że nie powinniśmy uprawiać propagandy mocarstwowej, czy wręcz wielkomocarstwowej na wewnątrz, skoro uprawialiśmy ją na zewnątrz. Że powinniśmy uregulować szereg innych jakichś kwestii związanych właśnie z organizacją władz na użytek potencjalnego konfliktu, lepiej przygotować kwestie ewakuacji urzędów, ministerstw, jakoś zagospodarować pewne rzeczy, żeby właśnie społeczeństwo przyjęło tę klęskę z mniejszym szokiem, a my żeśmy tego wszystkiego nie zrobili i to absolutnie obciąża rządy przedwrześniowe. I to jest ciekawe, że ta teza później pojawiła się w historiografii chyba bez lektury Sokolnickiego, po prostu z różnych przemyśleń, między innymi u jednego z najwybitniejszych moim zdaniem historyków, jakiego Polska miała, czyli u profesora Henryka Wereszyckiego, który za każdym razem, kiedy wracał do tematu Polska a rok 1939, to tym mocniej podkreślał, że w wariancie N plus R, czyli atak Niemiec i Rosji, a nie mogliśmy ani z Rosjanami, Sowietami powiązać się przeciwko Niemcom, ani na odwrót, klęska była nieunikniona, ale za to, że Piłsudczycy po maju 26 roku, a szczególnie po śmierci Piłsudskiego stłamsili jakiekolwiek inicjatywy polityczne i społeczne w kraju, to siłą rzeczy wzięli 100% odpowiedzialność na swoje barki i idąc tym tropem, oni są odpowiedzialni za klęskę, mimo że klęski nie mogliśmy uniknąć. I Sokolnicki idzie w tym samym kierunku, tylko że kilkadziesiąt czy kilkanaście może lat wcześniej niż profesor Wereszycki, i jako Piłsudczyk obciążając konkretne osoby czy konkretne środowiska, wskazując palcem między innymi na Ozon i na środowisko Śpiewego Rydza, że nie przygotowaliśmy lepiej państwa nie do tego, że mogliśmy wytrzymać napór niemiecki czy tę wojnę wygrać, ale do tego, aby właśnie ta klęska nie przybrała aż takiej hekatomby, jak to miało miejsce we wrześniu 1939 roku. No i oczywiście tu się pojawiają te analogie z innymi państwami, że popełniliśmy błędy, a Sokolnicki dopełnia tę refleksję, któż tych błędów nie popełniał, że każdy dał się zwieść, czy to w polityce niemieckiej, czy też nie doceniając potęgi niemieckiej, potęgi Wehrmachtu, łącznie z tym, co tutaj przed chwilą zostało wyartykułowane, mianowicie, że mieliśmy do czynienia, czy wydawało nam się, że mamy do czynienia z kanclerzem Hitlerem, który prowadzi racjonalną politykę i nie skoczy w tę przepaść. To jest wypisz, wymaluj to, co dosłownie w przededniu wybuchu II wojny światowej, 30 chyba sierpnia, powiedział Józef Beck w rozmowie z Tytusem Komarnickim. Cytuję, że uważaliśmy, że mamy do czynienia z partnerem racjonalnym, a tymczasem racjonalny partner wyskakuje przez okno. A propos Hitlera, no, czyli że Hitler musi tę wojnę przegrać, ale to, co stanie się po drodze, już nie do końca zostało przewidziane przez nasze władze piłsudczykowskie. Panowie, na koniec taka, poprosiłbym o refleksję natury ogólniejszej. Czy to jest taka prawidłowość, że w momencie, kiedy wybitny przywódca, lider, który na początku, jak pan doktor zauważył, miał jeszcze współpracowników, od pewnego momentu już miał tylko podwładnych, odchodzi, umiera, to jest, można by szukać pewnie analogii w innych miejscach, w innym czasie. Czy to jest taka właściwość, że potem to środowisko skupione wokół niego, no tu następuje jakaś dezintegracja, rozpad, no problemy znaczy można powiedzieć koncepcyjne i różne inne. I pewnie coś się z tym wiąże poniekąd. Też chciałem zapytać, bo tytuł książki to jest zaczerpnięty z listu, ale dlaczego właśnie taki tytuł? Dlaczego właśnie to się stało tytułem tej książki? To może ja na tą pierwszą część, bo tytuł to jest wybór autora opracowania. Wydaje się, że dekompozycja obozu politycznego po śmierci takiego lidera jak był Piłsudski, można wskazać parę innych postaci, tak? No, na przykład Churchill w Wielkiej Brytanii, który był liderem wojennym, jeszcze nawet charyzmatycznym, konserwatystów, i co się dzieje z partią konserwatywną chwilę po zakończeniu II wojny światowej, tak? Można wskazać
No na pewno no to środowisko polskie, tak? Co, gdzie jeszcze taką dekompozycję można wskazać? No na przykład po śmierci de Gaulle'a we Francji też można wskazać pewnego rodzaju upadek tego środowiska gaullistów, tak? I ta dekompozycja była, mi się wydaje, czymś naturalnym, przynajmniej w przypadku tak wielkiej postaci, która gdzieś tam przytłaczała, przyćmiła wielu, nawet często wybitnych współpracowników, czy tak jak w przypadku Piłsudskiego, podwładnych, ale wybitnych, często wybitne postaci, które często nie rozwinęły swoich talentów tak jak trzeba. A z drugiej strony promowano tych mniej wybitnych. No bo przykład Rydza Śmigłego jest tutaj no, wręcz znakomitym przykładem. No, no, on był niestety w środowisku, został wypromowany na wodza, a jednak nie dorastał do tego i wielu sobie z tego zdawało sprawę, nawet wówczas, gdy to się działo. A więc ta dekompozycja no, wydaje mi się czymś naturalnym w przypadku tak dominującej postaci, jaką był na przykład Piłsudski w Polsce. No i ona miała swoje konsekwencje. Miała swoje konsekwencje przede wszystkim w rozłamie środowiskowym, bo my tutaj ciągle określamy, tutaj też pan profesor używa słowa Piłsudczycy, ale oni jednak po 1935 roku nie byli jednolitym środowiskiem. Przestali być jednolitym środowiskiem. Oni już w okresie II Rzeczpospolitej się po prostu rozpadli na tych, którzy byli po stronie nowego wodza i nowej tej twarzy tego ruchu i tych, którzy byli wierni jakby tej substancji podstawowej, czyli tej myśli Piłsudskiego. To jest, tylko dodam, że to jest pomijane współcześnie na ogół w takim dość powierzchownym przedstawianiu Piłsudczyków jako właśnie jednolitego obozu i przeciwstawianiu, nie wiem, endecji czy jakimś innym grupom. No, ale to wynika po prostu z tego, że no bo w ogólnym, że tak powiem, oglądzie, nie, zbyt mało się czyta po prostu. No, jeśli się by to, co jest już napisane przez historyków, docierało szerzej do być może opinii publicznej, to być może te myśli, które są znane już od dawna w historiografii, by były szerzej znane też i powszechnie, tak? Może to trochę też zachwalanie własnego podwórka, no ale czytanie to jest podstawa, więc jeśli ktoś nie czyta, a się dziwi potem, że coś takiego było, no to po prostu tylko i wyłącznie wynika z ignorancji tego, kto to po prostu wypowiada. Trochę tak można to ująć. No bo to nie są po prostu żadne nowości, nie jest to żadne odkrycie. Są na ten temat monografie, mamy monografię tych środowisk piłsudczykowskich w czasie II wojny i po wojnie. A więc możemy to dokładnie przeanalizować, nie trzeba nawet do archiwów sięgać w tej kwestii. No, na pytanie, dlaczego o jakichś zjawiskach, problemach mało się mówi, zawsze można odpowiedzieć pytaniem, a dlaczego tak mało się czyta? To jest nie tylko problem związany z Piłsudskim i Piłsudczykami. Tu też mogę powiedzieć, że co nieco sam o tym napisałem, bo prawie całą książkę, która właśnie została wydana 2 lata temu przez OMP w Krakowie, o fenomenie komendanta i o tym, co rozumiemy w ogóle pod pojęciem Piłsudczyków i jak to pojęcie ewoluowało od roku 1914, kiedy po raz pierwszy się pojawia właśnie aż po wychodźstwo. Ale wracając do głównego wątku i głównego pytania, to przede wszystkim winowajcą tego, że doszło do rozłamu i do tych wszystkich tarć, które nazywamy dekompozycją, czasami, częściej, różnie z tym nazewnictwem jest, był sam Piłsudski. Stworzył absolutnie środowisko sobie podporządkowane, które obawiało się podjąć jakichkolwiek decyzji trzecio, czwarto czy pięcio jakichś rzędowych, jeśli idzie o politykę państwa, bez tego, aby komendant o tym nie wiedział. Komendant wie lepiej, komendant myśli za nas. Niestety tak było. No, najtwarci z najtwardszych trzęśli się przed nim i bali się, czy komendant zaakceptuje, czy komendant nie zaakceptuje pewnych decyzji. A Piłsudski całe życie, a szczególnie w latach 30., kiedy już chorował i różne rzeczy się mu przydarzały, jeśli idzie o kwestie organizacji państwa jako dyktator, cały czas wracał do swoich metod konspiracyjnych i komuś coś powiedział, komuś czegoś nie powiedział, trzeba było się domyślać. Są zapiski najwybitniejszych Piłsudczyków, którzy wychodząc ze spotkania z Piłsudskim zbierają się raz jeszcze i zastanawiają się, co Piłsudski miał na myśli. Żaden z nich nie odważył się, żeby wrócić do niego i zapytać, ale komendancie, co mamy zrobić, bo się go bali po prostu.
Więc jeżeli wychował sobie takie środowisko i wiedział, bo wiedział, że umiera, to nie pozostawało mu nic innego, jak zebrać najważniejsze osoby w państwie i dać rozkaz, że ty będziesz generalnym inspektorem sił zbrojnych, ty będziesz prezydentem. Nie, do samego końca kluczył i nie było wiadomo w ogóle, kto ma być generalnym inspektorem sił zbrojnych. Nie ma absolutnie cienia dowodu, że miał być to Sąskowski albo Śmigły-Rydz. Po prostu wygrał tę rywalizację Śmigły-Rydz. Sprytem i okazał się zdecydowanie lepszym politykiem od naszego Hamleta rodzimego, czyli od generała Sosnkowskiego. A tak samo o prezydenturze Walery Sławek, który miał być prezydentem, dowiedział się od osób trzecich, że Piłsudski powiedział komuś, żeby powiedział komuś Sławkowi, że ma zostać prezydentem, więc nie miał żadnej legitymizacji, żeby pójść do Mościckiego i powiedzieć, że ja mam być prezydentem, bo komendant tak rozkazał. Wtedy zapewniam Państwa, gdyby to było sformułowane w ten sposób, tą bezpośrednią drogą, Mościcki w życiu by nie protestował, gdyby istnieli świadkowie tego, że Piłsudski mówi, że Walery Sławek ma być prezydentem. Abstrahując od kompetencji Walerego Sławka, który bardzo często w tym środowisku uchodził za kompletnego idiotę, niestety. Ślepe narzędzie Józefa Piłsudskiego, mimo niebywałej szczerości i krystaliczności, uczciwości swojego charakteru i postawy jako polityk, działacz, jako człowiek Walery Sławek. Więc cały ten szereg rzeczy zostałby zainicjowany przez ten specyficzne uprawianie polityki przez Piłsudskiego, który nie tupnął nogą, czy nie kazał tupnąć na baczność swoim podkomendnym i żeby właśnie porozdzierać te stanowiska. No i to jest naturalne, że zaczęli walczyć o te najważniejsze stanowiska państwowe i Śmigły-Rydz tę rywalizację wygrał. I to jest też ciekawe, o tym wspominał Giedroyć, analizując te rzeczy, że o wiele bardziej popularny w społeczeństwie był Śmigły-Rydz w latach powiedzmy 37-8-9, kiedy ta kampania propagandowa, mocarstwowa Polski, że stoi i opiekuje się nami marszałek Śmigły-Rydz, człowiek, który no, duchowy spadkobierca Piłsudskiego, cieszył się o wiele większą popularnością niż sam Piłsudski przed rokiem 35. Z tego względu, że Piłsudski jednak miał ten potężny elektorat negatywny, a Śmigły no, już w tych warunkach wychowania państwowego po roku 26 kultu wodza raczej tych negatywnych emocji nie wzbudzał, jeżeli już to właśnie te pozytywne, czy wręcz entuzjastyczne w 1939 roku. Chyba też, że wejdę w słowo, chyba dlatego też, że Piłsudski po prostu w ostatnich 5 latach życia był zamknięty w gabinetach. Też, tak. Wiekiem schorowanym, tak. A Śmigły tak uprawiał aktywną politykę, czyli bywał i to jeździł bardzo, że tak powiem, szeroko po kraju. Tak, tak. Bywał był widziany, był młody, sprawny, sprężysty, przemawiał. No i umiera Piłsudski i co oni mieli odziedziczyć, jeśli idzie o kwestie ideologiczne, czyli jak mieli realizować jakiś testament czy program komendanta, kiedy nie było nigdy ideologii marszałka Piłsudskiego. Mimo że dzieciom od maja 26 roku do 39 wtłaczano w głowę tak zwane wychowanie państwowe, ideologię marszałka Piłsudskiego, ale ona nie istniała, nie było ideologii marszałka Piłsudskiego jako takiej. Prócz tego, że państwo, że istnieje kult państwa i wszystko wobec niego jest wtórne, że będziemy bronić niepodległości, że Polska powinna być suwerenna i że w polityce nie ma dogmatów, nie ma wiary w dogmaty, tylko trzeba być elastycznym, że na czele ma być tak cały czas interes państwa, więc ta ideologia mogła być wszelako interpretowana i rozumiana i stąd te między innymi też podziały wśród Piłsudczyków, że jeden rozumiał te pisma tak, drugi rozumiał inaczej, trzeci usłyszał coś bezpośrednio od Piłsudskiego, czwarty z jakiejś pośrednictwa innej rozmowy i te same słowa, które Piłsudski wypowiedział, czy zostały opublikowane w pismach, czy właśnie w formie jakichś takich wskazówek, oni interpretowali inaczej i mieli święte ku temu prawo, więc Piłsudczykowi czym bliżej 1939 roku nierówny, prócz tych właśnie ogólnych wskazań i z tych ogólnych wskazań wynikała polityka, gdzie wobec której panował absolutny konsensus w tym gronie, mianowicie, że niezależnie od okoliczności, jakie wydarzą się, jakie się wykrystalizują na kontynencie europejskim pod kątem geopolityki, to i tak będziemy się bili z Niemcami, nawet jak mamy zostać sami. Tu jest koniec kropka, więc wszystkie jakby interpretacje tych alternatyw, które miały rzekomo być przed Piłsudczykami i oni mieli z nich czerpać, są o tyle jałowe, jeśli chodzi o fakty, może nie intelektualnie, bo to oczywiście jest jak zawsze jakaś rozrywka intelektualna, że mówimy o środowisku, które nigdy by nie przyjęło do takich wiadomości,
środowisku komendanta, które biło się na frontach I wojny światowej i uważało, że ono odzyskało niepodległość, później utwierdziło ją w czasie wojny z bolszewikami, które no, nie wyobrażało sobie oddać nawet piędzi polskiej ziemi. Choćby miało to spotkać się z klęską, ale no, trudno, no, będziemy się bić nawet na placu Saskim w Warszawie, jeżeli przyjdzie do takich konieczności, więc to jest jakby naczelna jakaś idea, która wynikała z tego, co rozumiemy pod pojęciem bycia Piłsudczykiem i niezależnie od tego, czy mówimy o Sokolnickim, Jędrzejewiczu, Śmigłym czy Sostkowskim, to pod tym kątem wszyscy uważali, że tak być musi. To jeszcze na koniec wróćmy do tytułu książki, o której pytałem. Aha, tytuł, czyli Dobrze jest pomyśleć w takich czasach, co zrobił Piłsudski, jest nawiązaniem do tej mojej wcześniejszej książki, bo ta książka jest trochę aneksem do tej wcześniejszej książki, która nosi tytuł Piłsudski, studium fenomenu komendanta, gdzie te wątki wykastrowania tego środowiska samodzielnego myślenia, które wprowadził Piłsudski w czasie I wojny światowej bardzo mocno i kontynuował jako absolutnie nieomylny komendant w ciągu kolejnych lat z przebłyskiem geniuszu roku 1920 i w ogóle już przebłyskiem arcygeniuszu w roku 1926, kiedy odzyskuje, powiedzmy, władzę dla Piłsudczyków w kraju, powodowało, że oni pozostali po roku 1935 bez właśnie sprecyzowanej jakichś w punktach, w jakichś takich konkretnych wskazówkach ideologii Piłsudskiego, kompletnie osieroceni i bardzo często po rok 1939, później na wychodźstwie, zastanawiali się, co w takim przypadku zrobiłby Piłsudski właśnie za nas, prawda? Co by nam powiedział, co by zrobił komendant. Ta szczególnie charakterystyczna anegdota, kiedy Walery Sławek po śmierci Piłsudskiego łapał się na tym, że sięga po telefon, żeby zadzwonić do Giszu albo do Belwederu i zapytać komendanta, co ma robić i nagle się reflektuje, że przecież komendanta już nie ma, chyba jest najbardziej znamienna. Jeżeli dobrze rozumiem intencje, tytuł był przewrotny w zamyśle, miał pokazać właśnie no, miałkość jakąś intelektualną tych spadkobierców. To, żeby chociaż jedną jakąś, bo to trochę tak mrokiem powiało jakąś, jakieś światełko w tym wszystkim dać. Gdyby nie spryt Śmigłego i pewnego otoczenia raczej, którego wywindowało na stanowisko, gdyby został Sosnkowski jednak, tutaj pan profesor użył określenia Hamlet, oczywiście to określenie jest przylepione do Sosnkowskiego z racji tego, że on zawsze się, znaczy rozważał różne opcje, często robił to zbyt długo i przez to brakowało mu być może takiej decydującego głosu, ale gdyby akurat Sosnkowski został, wydaje się, że to chyba jedyny z tych najbliższych komendanta tak naprawdę, który miał zdolność samodzielnego myślenia, samodzielnego funkcjonowania i który jako, owszem, szanował Piłsudskiego, odnosił się do niego, ale kierował się własnym osądem w podejmowaniu decyzji. I to jest właśnie świadectwo tego, że ci ludzie z drużyny komendanta, czy też wokół tej drużyny komendanta, w większości się odnosili, co by zrobił Piłsudski, bo jeśli nie wiedzieli co, to się do ostatecznego autorytetu, który zawsze gdzieś w ich życiu albo nad ich życiem się znajdował. A Sosnkowski był jedynym, który mógłby tak naprawdę coś stworzyć, nową jakość, tylko mu po prostu nigdy nie dano szansy z racji tego, że był za wielkim legalistą i za bardzo rozważał wszystkie opcje zamiast podejmować decyzje na gorąco często, tak jak żeby po prostu działać, żeby zadziałać. Będziemy na tym kończyć transmisję internetową, także dziękuję panom i dziękuję państwu za uwagę. Jeszcze raz polecam lekturę listów Wacława Jędrzejewicza i Michała Sokolnickiego. Dodam tylko na koniec, że następne spotkanie Krakowskiej Loży Historii Współczesnej będzie 19 kwietnia. Będziemy rozmawiać o książce Obozy i więzienia sowieckie na ziemiach polskich 44-45. Pod redakcją naukową doktora Dariusza Iwaneczki.